Komentarz dnia. Henryk Szumasz. No właśnie, bardzo gorąco, zwłaszcza dzisiejszego popołudnia. W studiu Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita, i Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry panom. Dzień dobry. I dwie ważne informacje dzisiejszego popołudnia. Dwie ważne, ale dobre przede wszystkim dla maturzystów. Otóż tak, Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza strajk do września, a Sejm nowelizuje ustawę o systemie oświaty i o prawie oświatowym, a te dwie nowelizacje dotyczą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. 6 maja matury się odbędą. I bardzo dobrze się odbędą. Tomasz Krzyżak. Pan powiedział o tym, że to jest bardzo dobra wiadomość dla maturzystów. Ja myślę, że to jest dobra wiadomość dla wszystkich uczniów i wszystkich rodziców, którzy przez ten czas tego strajku musieli organizować zastępczą opiekę dla swoich dzieci. Bardzo dobrze, że ten strajk został zawieszony. Natomiast pytanie jest takie, czy do września rządowi uda się rozwiązać wszystkie problemy, które podnosili związkowcy, które podnieśli nauczyciele. Pamiętajmy, że 2 września w poniedziałek mogą nie zabrzmieć dzwonki w szkołach, jeśli się obie strony ze sobą nie dogadają, a wtedy wchodzimy ze strajkiem nauczycieli na karku w kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami do parlamentu. Ta decyzja o zawieszeniu, a tak naprawdę zakończeniu tego strajku, bo to zawieszenie to jest takie próba ratowania twarzy, resztek twarzy pana Sławomira Broniarza, przyszło w bardzo charakterystycznym momencie. Przyszło w momencie, kiedy rząd za pomocą ustawy właśnie tej maturalnej, no krótko mówiąc, odbił zakładników i w dalszym to kontynuowanie tej terrorystycznej akcji bez zakładników nie miało żadnego sensu już w tym momencie. Rzeczywiście teraz najważniejszą sprawą jest to, co będzie po strajku. Bo po pierwsze obraz, który zobaczyliśmy, obraz polskiej szkoły, który zobaczyliśmy na przykład na tysiącach tych filmików, w których nauczyciele zachowywali się tak, jak się zachowywali. Ja mam wielki problem z tym, że czy ja powierzył swoje dziecko nauczycielowi, który tam udaje krowę. Na szczęście to nie jest pełen obraz tej szkoły. Trzeba to, jest wielu nauczycieli, które zachowywało się nie tylko godnie, ale i odpowiedzialnie. I to również wśród strajkujących. Tak? Ja znam takie przykłady nauczycieli, którzy strajkowali, ale od dzieci nie odeszli. No ale ten obraz jest zastraszający tak naprawdę i trzeba pilnie... No ale może w ten sposób dodawali sobie otuchy na przykład. No dobrze. No, nie, sytuacja strajkowa jest zawsze sytuacją stresową dla tych, którzy taki strajk też podejmują. No ja wszystko rozumiem, tylko że nauczyciel jest dla szkoły. Nauczyciele przez lata całe, dziesięciolecie, jak nie stulecia, dźwigali na sobie brzemię takiego etosu inteligencji. To, co się w tej chwili wydarzyło, no... całkowicie łamie ten obraz. Największym przegranym jest polska szkoła. Oprócz dzieci oczywiście, które przez ten czas nie miały zajęcia, ale obraz polskiej szkoły jest naprawdę katastrofalny. Ja się boję, jak teraz po takich emocjach, po takich haniebnych niektórych zachowaniach, tak, tych szpalerach, ścieżkach zdrowia na przykład, bardzo niedobrych słowach kierowanych w stronę właśnie tych nauczycieli, których uczniów nie opuścili. Jak ci ludzie zasiądą w jednym pokoju nauczycielskim? To jest szkoda, której winny jest pan Broniarz, który w imię politycznych kalkulacji, bo to jest człowiek zapatrzony w jakieś scenariusze napisane przez Bartosza Kramka. Jemu się śniło, że będzie taką wolnością z nagą piersią, jak z obrazu Delacroix, wiodącą lud na barykady, a tak naprawdę stał się groteskowy. I to jest szkoda i ten obraz niestety ciąży na nauczycielach. No ale sami nauczyciele też spotykali się z negatywnymi opiniami na swój temat i negatywnymi komentarzami. Ja muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz, muszę troszeczkę zaprotestować, ponieważ pan Adrian mówi o wizerunku nauczyciela jako nauczyciela. Tych nauczycieli, którzy śpiewali te piosenki, którzy się przebierali gdzieś tam za krowy, to tak na dobrą sprawę był niewielki, nikły procent.
zdecydowana większość tych ludzi, tak mi się wydaje, zwracała naszą uwagę na problem oświaty jako taki, który jest katastrofalny, jeśli chodzi o system nauczania. Powiem o takiej sytuacji. Otóż wczoraj, w środę rano, poszedłem jako rodzic, bardzo mocno nabuzowany, do szkoły podstawowej mojej córki na prowincji, pod Warszawą, i odbyłem 1,5-godzinną rozmowę z nauczycielami, którzy tam protestowali. To była bardzo dobra rozmowa, gdzie postulaty płacowe były gdzieś na dalszym, bardzo dalekim planie, tak bym powiedział. Oczywiście one były, no bo wiadomo, że nauczyciele zarabiają zdecydowanie za mało, ale na pierwszym miejscu były kwestie programów nauczania, że te programy nauczania są przeładowane, że tak na dobrą sprawę nie dają możliwości nauczycielowi jakiegoś wyboru, tylko trzeba program zorganizować, przeprowadzić, zrealizować od A do Z, że trzeba zrobić wszystkie 22 lektury, a nie jak dotychczas było, że można było wybrać spośród 14 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To w pewien sposób pokazuje problemy, z jakimi się zmagają nie tylko nauczyciele, ale zmagają się też dzieci i zmagają się też rodzice. Moja córka chodzi do klasy 5, jak ja czasami patrzę, czego ona się uczy, jaką wiedzę encyklopedyczną ona musi posiąść, to się zastanawiam, po co jej w 5 klasie podstawówki tego typu wiedza właśnie. No dobrze, tylko że uczniowie niestety, patrząc po poziomie studentów, no to niestety nie są coraz lepiej wyposażani przez tę szkołę do startu w dorosłość. No to zatrważające są te sądy, których studenci nie wiedzą, gdzie jest województwo lubuskie albo ile jest 6 razy 8. No właśnie, to jest problem dotyczący kwestii... No ale tabliczki mnożenia to się jednak trzeba po prostu nauczyć raz na całe życie. Bo tak, ktoś tego ucznia nie sprawdził na etapie szkolnym, czy też nie wtłoczył mu tego do głowy. Natomiast myślę, że powinniśmy rozmawiać o całościowym systemie oświaty. To wszystko zgoda, tylko że całościowy system oświaty zakłada również odpowiedzialne postępowanie związków nauczycielskich. A Związek Nauczycielski dał w tej chwili popis braku odpowiedzialności, braku powagi. I właśnie przecież nie było żadnych innych postulatów oprócz tausend, żywa gotówka na rękę. I to jest zresztą... Panie redaktorze, doskonale pan wie, że były inne postulaty, tylko że postulat płacowy musiał być tym postulatem, dzięki któremu można było rozpocząć tak na dobrą sprawę akcję strajkową. Natomiast wszystkie te postulaty, o których dzisiaj nawet mówił pan przewodniczący Broniarz, ja broń Boże nie chcę występować... Ale pan przewodniczący Broniarz powtarza tę samą mantrę od 20 lat o tym, że trzeba odchudzić postawę. I co zrobił przez 20 lat? Ja mam inne Związek Nauczycielstwa Polskiego czy inne związki nauczycielskie powinny pomagać nauczycielom na co dzień w ich pracy. Bo jeżeli się zdarzają takie sytuacje, że uczeń potrafi dzisiaj, potrafi nauczycielowi, profesorowi zaproponować stówę, żeby nie było kartkówki, za moich czasów to w ogóle nie do pomyślenia, tak? Ale coś takiego się dzieje. I to właśnie związek zawodowy jest po to, żeby nauczycielowi w takiej sytuacji pomóc. A gdzie jest związek zawodowy? Za tych czasów, kiedy my chodziliśmy do szkoły, rzeczywiście było wolno nam mniej. Rzeczywiście było wolno nam mniej. Dzisiaj się społeczeństwo zmieniło. No jest pewnego rodzaju przyzwolenie w ogóle. W każdym razie jutro okrągły stół oświatowy na Stadionie Narodowym. Czy to jest początek pójścia w dobrym kierunku? No miejmy nadzieję, bo ja powiem szczerze, jeśli ten pomysł... o zmiany w szkolnictwie, w oświacie, jeżeli okrągłego chodzi o stołu podmiatawia najważniejszą grupę w tym całym procesie oświatowym. Mianowicie dzieci, które za pośrednictwem oczywiście rodziców no nie uczestniczą w tych negocjacjach, na przykład w Radzie Dialogu Społecznego, bo nie mogą uczestniczyć, a one są podmiotem tego kształcenia. Ten cały system wywodzący się jeszcze przez stanu wojennego, tak samo zresztą jak te, pożal się Boże, związki zawodowe, jest czymś niebywale archaicznym, doskonale niefunkcjonalnym. Mamy, co mnie obchodzi, że czy jest nauczyciel mianowany, dyplomowany, kontraktowy, czy jeszcze diabli wiedzą jaki. On jest dobry albo zły. I tych dobrych trzeba, bo znam takie przykłady nauczycieli, którzy są warci tyle złota, ile sami ważą, no bo są po prostu fantastyczni. Ale są też tacy, którzy, no przepraszam bardzo, no przebierają się za krowy.
To prawda, rzeczywiście. Czy ten okrągły stół ma jakąś szansę? A zarabiają tyle samo. No jutro bez Związku Nauczycielstwa Polskiego na przykład. Bez Związku Nauczycielstwa Polskiego, bez drugiego związku też. Natomiast pytanie jest takie, czy te związki zawodowe są przy tym okrągłym stole potrzebne? Znamy ich postulaty. Jeżeli ten okrągły stół zajmie się tymi postulatami, będą te postulaty gdzieś tam na agendzie i one w jakiś sposób odpowiedzą na to zapotrzebowanie, które zostało w ostatnich dniach wyrażone, no to wtedy oddala się groźba tego, że drugiego dnia września nie pójdą dzieciaki do szkoły. No i mamy jakąś sytuację, być może będziemy mieli jakąś sytuację rozwiązaną bez samych związków zawodowych. Chociaż prezydent Andrzej Duda mówi, że formuła tego spotkania jutrzejszego okrągłego stołu nie jest najszczęśliwsza. Ja jestem zszokowany, że taką zgodą między nami, panie redaktorze, że związki nauczycielskie nie są potrzebne przy okrągłym stole. Rzeczywiście nie są. Niestety nie mają nic ważnego do powiedzenia, a powinny mieć. Ja bardzo liczę, bo to jest sytuacja właśnie nienormalna. No, nauczyciele powinni być silnie reprezentowani przez silne związki zawodowe, merytorycznie bardzo dobrze przygotowane do tego. No, nie ma takich związków. To jest kłopot. Być może nauczyciele, tylko to właśnie zależy od nauczycieli, żeby oni się zorganizowali, żeby mieli racjonalny głos, żeby mogli zabrać głos w tej debacie. No, niestety po panu Broniarzu nie można się spodziewać niczego merytorycznego i rzeczywiście jego głos jest zbędny w tym. Ja nie powiedziałem, że on jest zbędny, natomiast to, że oni powiedzieli, no, znaczy związki zawodowe powiedziały, że nie wezmą udziału w tym posiedzeniu tego okrągłego stołu, bo nie znają, powiedzmy, tam jakichś zasad, na których on został zorganizowany, no to jest drugorzędna sprawa. Natomiast wiemy, znamy ich postulaty, zostały powtórzone dzisiaj na konferencji prasowej. Ja myślę, że te kwestie zostaną Czyli tam rozważone. Na rękę. Będą rozważane te wszystkie rzeczy w gronie rodziców, w gronie nauczycieli i w gronie ekspertów. No i być może rzeczywiście nie będą te związki zawodowe tam potrzebne zupełnie do niczego. Jeszcze jedna ważna wiadomość dzisiejszego popołudnia. Projekt ustawy rozszerzający program Rodzina 500+ na pierwsze dziecko został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja ma przedstawić sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go podczas bieżącego posiedzenia Sejmu. Czyli 500 złotych na każde dziecko. Staje się bardzo dobrze, bo największą zdobyczą tak, tych trzech lat są ogromne transfery społeczne. Te tematy paradoksalnie się ze sobą wiążą, bo fakt, że różne grupy zawodowe mają dzisiaj w ogóle marzenia o tym, że możemy żyć lepiej wszyscy, że nie wiem, za 20 lat możemy mieć stopę życiową podobną do niemieckiej, no wzięły się z dorobku tych ostatnich trzech lat. Tylko że jest jednak pewna gradacja, bo podwyżki dla nauczycieli to również są transfery społeczne, tylko że jest jednak jakaś gradacja potrzeb. Jeżeli 3 lata temu jeszcze było 200 tysięcy dzieci, które chodziły głodne, według oficjalnych danych, bo dane organizacji pozarządowych mówiły o milionie, no to najpierw trzeba im pomóc. I stąd ja rozumiem decyzję obozu rządowego, że najpierw 500+, najpierw zadbajmy o seniorów, bo to im też się, że tak powiem, mówiąc delikatnie, nie przelewa. A sprawy szkoły i wynagrodzeń dla nauczycieli są również bardzo istotne, tylko że Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzucił jeszcze przed strajkiem propozycję dojścia w ciągu krótkiego czasu do kwoty wynagrodzenia 8100, czyli poziomu poselskiego, to co oni chcą zarabiać jako dzisiaj prezydent. Dzisiaj w Sejmie w czasie dyskusji nad 500+ padła propozycja chyba ze strony Ryszarda Petru, że może na pierwsze dziecko 250 zł, a zaoszczędzone pieniądze można przekazać nauczycielom, którzy domagają się. Ja rozumiem, to jest to rzeczywiście jakaś propozycja, natomiast z propozycjami Ryszarda Petru trudno w tym momencie polemizować i trudno się w ogóle do nich odnosić. Wie pan, no, też były w tym ostatnim czasie takie... Znaczy nie, chodzi o, takie, o problem. Komu zabrać, by komuś dać? No to ja nie wiem, dzieciom wydaje mi się, zabrać, że, tak? że jest nie trzeba nikomu zabierać, że te pieniądze, jeżeli rząd mówi, że ma pieniądze na transfery społeczne, to tak mi się wydaje, że ma również pieniądze na to, żeby dać podwyżki nauczycielom. Problemem jest to, że teraz kolejne grupy społeczne będą występowały o podwyżki. Już mówi się o zapowiadanym strajku pracowników poczty, już mówi się o zapowiadanym strajku pracowników socjalnych, którzy nomen omen te pieniądze 500+ dzielą w jakiś tam sposób, znaczy
wydają są pracownicy samorządowi. W pewnym sensie, wie pan, nauczyciele też w pewnym sensie są pracownikami samorządowymi, bo to rząd daje samorządom te pieniądze z subwencji oświatowej, żeby je wydali na nauczycieli. No i jak wiemy, od lat nie tylko ten rząd, ale i poprzednie wszystkie rządy dawały tych pieniędzy za mało. No, to jest tak czy inaczej, to już może na puentę. 6 maja matura. To jest efekt między innymi dzisiejszych wydarzeń. No i całe szczęście, bo maturzyści mają prawo w spokoju zdać maturę. Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita i dziękuję. Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję bardzo. Był to komentarz dnia.